Witam wszystkich z tej strony Tula i przed wami Rayman Rage Grabbits, drugi odcinek. Cieszę się bardzo, że ten poprzedni, pierwszy wam się spodobał, że chcecie tą serię, naprawdę. Bo ja uwielbiam tę grę, lubię w nią grać, także bardzo się cieszę. Kurczę, cieszyłam, ale chyba jeszcze za mało, no nie wiem. Mam nadzieję, że jak coś to sobie tam troszeczkę ściszycie. Ja postaram się mówić w miarę głośno, żeby ten... Bo już w trakcie gry niestety tego nie zrobię, no trochę bez sensu. No i cóż, zaczynamy pierwszą rundę z 5. Cóż to tutaj będzie? 50... Boże, to są... To jest świetna misja. Zobaczcie, tu mamy kibelki piękne, kolorowe. I będziemy musieli właśnie zamykać drzwi królikom. Jest to ciężkie, naprawdę, zobaczycie zaraz. Na pewno za pierwszym razem mi się nie uda. Tak właśnie musimy zamykać drzwi. Oczywiście myszką klikamy. Musimy nadążyć, no wiadomo, teraz to jest na razie proste, bo to wolno. Ale będzie coraz szybciej. I coraz ciężej, także jeszcze trochę muszę się skupić. Na razie jeszcze jest lekko. 50 sekund musimy wytrzymać, pamiętajcie. Widzicie, już przyspiesza. Tak, ale powiedzcie, fajna misja, co? O, już jest coraz gorzej. Te odgłosy, nie? Dobra, dobra, nie, 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 nie. Patrzcie, 45 sekund, masakra. 5 sekund mi brakło. O. Niedobrze. Dobra, może teraz zobaczymy. Dobra, teraz się skupię. Jaki śmiech, co? Super. Wiecie co, może jakbym się skupiała od początku, a nie gadała. Ale dobra, nie będę sobie tłumaczyć. Nie udało się. Miejmy nadzieję, że uda się teraz. Dobra. No, już jest gorzej. Już jest ciężko. Ciężej w każdym razie. Mamo, nie, nie. Jezu, 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 Jezu. Nie, jest, udało się, już nam się udało. Pięknie, pięknie. Patrzcie, jak cisnę. Normalnie jestem koksem. Ja. Dobra, udało się. Minuta. Super. Przeszliśmy, nie było najgorzej. Tak, zwyciężyliśmy. Misja fajna, co? Trzeba mieć naprawdę w głowie, żeby wymyślić coś takiego. Dobra. Pierwsze za nami, jeszcze 4. To lecimy. Czy 3000 punktów? Skakanka. To jest też ciężka misja, powiem wam. Jak dla mnie. Oczywiście też ja na pewno nie przejdę za pierwszym razem. Wydaje się proste. Skaczemy sobie. Tylko zaraz zobaczycie, że nie dość, że jest raz szybciej, raz wolniej. To zaraz zobaczycie, jak te króliki nam się tu będą pojawiać na ekranie, które będą przeszkadzać masakrycznie. Jeszcze nieźle. Zaraz zobaczycie. Będą cały ekran zasłaniać. Boże, nie pamiętam ile punktów. 3000? Chyba 3000, nie? Dobra. Nieźle. Dobra. Padajcie. Jak 3000 to już zrobiłam. O Boże, żeby było 3000. Tak, udało się. No proszę, za pierwszym razem pięknie. Jestem z siebie dumna. Śmieję się, ale powiem wam, że mam bardzo dużo radości przy tej grze. Bardzo lubię w nią grać. Ona jest taka po prostu odprężająca, śmieszna, naprawdę. Tutaj? A, bo to już jest ten. A nie, to jest sokiem, dobra. Jezu, jak to było? Jak to się robiło? Czy to się myszką klikało? Czy to było? Tak, myszką.
Widzicie, tutaj sokiem pomarańczowym musimy zatopić króliki, które się do nas zbliżają. Na początku jest to proste, bo że nie widziałam jaki czas ja muszę wytrzymać. Pewno nie przejdę za pierwszym razem, to się przekonamy. Musimy je zatopić, jak widzicie, one się do nas zbliżają i będzie to w coraz szybszym tempie i będzie ich coraz więcej. Także powiem wam tak, te misje się wydawają takie proste, że aż śmieszne, ale wierzcie mi, że wcale nie jest tak łatwo. Wbrew pozorom. Mówię wam, jeżeli macie ochotę, spróbujcie sobie, no bo króliki są rewelacyjne. Powiedzcie sami, czy nie są fajne. Ja uważam, że są świetne. A i ktoś tam się mnie pytał, czy grałam w inne Raymany. Powiem wam, że grałam, boże, już teraz nie wiem, no w kilka grałam. I bardzo lubię Raymana. Króliki jest to troszeczkę coś innego niż ten typowy Rayman. Niemniej jednak, teraz z tych ostatnich to mówię, grałem w Raymana Legends. I jest bardzo fajny, chociaż ja w niego troszkę lamię, że tak powiem. Ale jest super, bardzo mi się podoba. I wolę jego niż Raymana Origin, to był, którego też grałam. To Legends jest dużo fajniejszy. Ale tak jak mówię, ja zręcznościówki średnio, zależy jakie, ale o Boże! Tak, udało się, super. Zręcznościówki średnio, zależy jakie, tak jak mówię. Ale Rayman super jest, naprawdę. A w tym Rayman Legends te dalsze misje to już jest naprawdę ciężko. Czekajcie, teraz gdzie? Tutaj? Byliśmy tu? Boże, bo straciłam ten, orientację, że tak powiem. A, dobrze, to jest ten. Ten nic już. Dobra. Pojedziemy. Inna piosenka. Królików będzie już więcej, zobaczycie sobie. To jest fajna misja, naprawdę ją lubię. Nie wiem czemu tego datu nie słychać, jak one na końcu tańca. Muszę jeszcze popatrzeć te dźwięki, bo... Jak się przypatrzycie, to się klika tak w rytm tej muzyki. Także naprawdę fajnie. Mówię, będą coraz gorsze. Te króliki będą coraz szybciej lecieć, coraz więcej ich będzie. Co misja. Także na razie jeszcze jest fajnie. Powiem wam, że ja się przy tej grze odprężam, naprawdę, odpoczywam. Ona jest śmieszna, fajna, przyjemna, naprawdę, polecam każdemu. Niedroga, tam macie w opisie, oczywiście nie musicie z tej strony, bo tam nie mam, że ja, nie wiem, polecam tą stronę, bo coś tam. Tak po prostu ja tam kupowałam i dlatego dałam linka, po prostu, tylko dlatego. Możecie kupić obojętnie gdzie, naprawdę polecam. Bo jest niedroga, a naprawdę świetna. A i właśnie, Rayman będzie się pojawiał 2 razy w tygodniu. Myślę, że będą to wtorki i piątki. Tak wstępnie. Taki mam plan, żeby tak to wyglądało. Zobaczymy. Myślę, że 2 razy w tygodniu spokojnie wystarczy. Poza tym szykuję już kolejną grę, kolejną serię. Oczywiście Don't Starve będzie cały czas, żeby nie było wątpliwości, bo jest to u mnie gra numer 1. A chcę po prostu jakieś dodatkowe wprowadzić, żeby troszeczkę, oj widzicie, urozmaicić. Także Don't Starve będzie, zobaczymy później, bo jeżeli będę miała na przykład jakieś już 3 serie, to myślę, że nie będzie tak, że po prostu będą wtedy 2 odcinki, wtedy Don't Starve'a w tym dniu nie będzie. Tylko będzie właśnie z jakiejś serii. Będę się starała już to wprowadzać, że ja chcę, żeby był 1 odcinek dziennie. Więc jeżeli na przykład będzie to jakaś gra z serii, to wtedy nie będzie Don't Starve'a po prostu. Chyba, że będą to mody do Don't Starve'a. O, proszę, mamy nowy strój! Będziemy mogli się przebrać.
Chyba, że będą to mody z Don't Starve'a, to wtedy tak. Wtedy owszem, jeżeli będzie Don't Starve, to w tym samym odcinku będzie jeszcze odcinek z moda. Tak to planuję zrobić, tak to będzie wyglądało. Dobra, mamy naszą szczelankę z przesychaczkami. Tym razem sceneria taka letnia, plażowa, wakacyjna. Króliki na palmach, tak. Tu jakiś pod parasolem, ale... A! Lecą, lecą. Dobrze. Łódź podwodna. Stąd to raczej nie trafię. Chyba poczekam, aż one sobie tutaj podejdą do mnie bliżej. Chociaż... No tak, ciebie to trafiłam. Dobra. Ogarnęłam już to przeładowanie całkiem dobrze, także myślę, że będzie lepiej niż ostatnio. Boże, a to jakieś... To są takie te... Jest ciężej pokonać. O, widzicie? One uciekają. One są takie... No właśnie. Inteligentne króliki. Nie takie jak tamte niektóre. Takie troszkę... No! No. Mask. Dobra. No, coś mi przycięło. Nie! Przycięło mi, no to. O! Co się dzieje? Dobra. Nie no, tamto nie trafi, to było głupie. A, widzicie, z prezentem. O, nie trafiłam, dobra. A gdzie tu jakieś życie albo coś jest? Boże, znowu wy! A ty! Prosto w pyszczek, że tak powiem. A, to są te duże, Boże. Nie, nie! Dobra. A na przykład, czy jak ja w tą piłkę uderzę? A, widzicie. Czyli w piłkę mogę uderzać, że tak powiem. No! Matko, ile was tu? Kurczę, chciałam tego ratownika. Płyną. Na kaczkach. Kołach, nie? O, proszę! Nasze toalety! Z poprzedniej misji. A, widzicie, ja tu jestem sprytna. A. No szkoda, że piłek więcej już nie ma. Gdzie jest jakieś życie? Nie widziałam tutaj żadnego życia. O, jest radio. Dobra. One są z jakimiś... Aha, nie, to... O! Dobra. O, tu jest życie. Dobra, mamy życie. No, też myślę, że spokojnie damy radę. Mówię, te pierwsze misje są naprawdę proste. Co to? Taka muzyka jakby jakiś, nie wiem, co miało nadciągnąć. Dobra. Nie, tak się nie da. Dobra. Teraz... O! To będą te. Kałasznikow. W cudzysłowie oczywiście. No. O, już koniec? Nie! Myślałam, że jeszcze mam tego kałasznikowa. Dobra. A teraz? Taka cisza. Łódź znowu. Superman! A, nie trafiłam chyba. Nie wiem, czy on się tu wróci. Dobra, czy ja was trafię? Dobra, jeden. Dobra. No tam z tej łodzi podwodnej. Boż. To jest niefajne. Dobra, udało się. Aha, ale to jeszcze nie koniec. Dobra, dobra. No, leci kolejna rakieta. No jak taka rakieta by w nas przywaliła... Dobra. To nie byłoby za ciekawe. Jeszcze nie koniec. Dobrze. No myślę, że chyba... po trzy razy i będzie koniec, co? No, przełudowy. No! Nie trafiłam. Dobra. Leci. To chyba będzie ostatnia. Jezus Maria! No. No. Jest! Uratowaliśmy naszego stworka. Pięknie. 97%. No proszę, bardzo ładnie.
Tak, wygraliśmy. I cóż, druga runda za nami, przeszliśmy kolejne 5 misji. Jak widzieliście, no na razie one nie są zbyt trudne. Chociaż niektóre mogą sprawić trudności, ale jeszcze jak na razie nie są złe. Mam nadzieję, że wam się podoba. Że te misje też wam się podobają, tak jak mnie. No na przykład te z tymi kibelkami, to było fajne, no powiedzcie sami. Mnie się strasznie podoba. Biedny Rayman znowu wylądował w celi. I kolejna przepychaczka. Biedny. Cóż zrobić? Dobra. Myślę, że... Albo wiecie, też podejdę sobie tutaj. Zobaczymy te stroje. Czy one są tutaj w tej szafie? Bo tak, tu są w tej szafie. Jaki czub! O! Zobaczcie. Coś bym sobie wzięła, nie wiem, tego czy tego? Kurczę, któregoś z nich bym wzięła? Może tego, dobra. A tu? Tu też możemy zmieniać? OMG! Jaka kiecka masakra. To by było całkiem. A czemu on tutaj teraz nie ma szyi? On tak zawsze nie miał tej szyi. No nie. Kurczę, no nie bardzo to pasuje. Dobra, to. No ale to fryzura teraz mi nie pasuje. Buty, zobaczmy. Zielone. O, te, dobra. Jeszcze jakieś okularki sobie nałożymy. Masakr. Nie wiem. Dobra, nie są te. No ale te włosy to teraz mi nie pasują za bardzo. O, to wygląda całkiem nieźle w tych zwykłych. O, a może te? O, albo takiego gangsta zrobimy, co? Ale te teraz może mu zmienię. Nie, dobra. Albo jakiegoś DJ-a takiego. Dobra, niech jest na razie DJ. Niech tak zostanie, dobra. Tak. Więc tutaj możemy sobie zmieniać stroje, a tutaj właśnie odblokowujemy sobie tą muzykę. Po tej misji z tymi tańcami i tutaj sobie możemy posłuchać. Mieliśmy na razie jedną, bo teraz był strój. O, to jest ta z tej pierwszej, pamiętacie? No. Także tutaj możemy sobie posłuchać muzyczki. I tak, jeszcze może podejdziemy sobie do okienka, albo i nie podejdziemy. No. Dobra. Oj, biedny. Jeszcze chyba się nie skapnął, że tym przepychaczkami będzie mógł się stąd wydostać. Nie wiem, czy to w kolejnym, czy w jeszcze następnym. Zobaczymy. I znowu niestety ptaszek nam da prezent. Tak. Ale na końcu już tak nie będzie. Dobra, ja kończę. Mam nadzieję, że drugi odcinek również wam się podobał. Że nadal będziecie chcieli, żebym nagrywała tą serię. I cóż, piszcie komentarze, czy wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!